Był 22 czerwca 1983 roku beatyfikacja świętego Rafała Kalinowskiego i Alberta Chmielowskiego. Błonia, tłum ludzi, pomimo obostrzeń, pomimo różnego rodzaju zakazów, gruźb i sprawdzania wszystkich pielgrzymów, udało się przenieść w ukryciu. Wiele różnych napisów, transparentów, zabronione, pod karą. Karmelitom Bosym nam, nowicjuszom, przypadło w udziale asystowanie przy Mszy Świętej. I zaangażowano jednego do trzymania Krzyża Papieskiego, drugiego do Mitry, innego do mikrofonu, a mi w udziale przypadło trzymanie mszału. Mszału, który w ten sposób się trzyma, gdy papież odmawia. I ceremoniarz, oczywiście, nakazał, że nie wolno patrzeć papieżowi w oczy. Trzeba mieć zamknięte. Więc zamknąwszy oczy, trzymałem ten mszał, a papież się modlił. I tak było na początku, w środku i na końcu mszy. Ale na końcu przy po komunii świętej papież zaintonował módlmy się i bardzo bardzo długa cisza nastała Ja zamknąwszy oczy czekam aż odmówi tą modlitwę odśpiewam nic się nie dzieje więc otwarłem oczy i wtedy zobaczyłem na twarzy Ojca Świętego łzy spływające mu po policzkach i patrzył Przenikliwie daleko w głąb tłumu, nie oparłem się. Musiałem się obejrzeć za siebie, tam gdzie wzrok jego padał. Jeden, jedyny transparent na całych błoniach z ogromnym napisem, który brzmiał: Ojcze Święty, pomóż nam. Ojcze Święty, pomóż nam. Tak mi to głęboko zapadło i jeszcze nastała cisza. Ja odwróciłem się, zamknąłem oczy i wtedy sobie uświadomiłem, jak głęboką modlitwę odmawia ten nasz przyjaciel, ten nasz brat, rodak, jak głęboko przenika potrzeby, które wszyscy przynieśliśmy. I dopiero po chwili odmówił modlitwę. Po latach dopiero pojąłem, gdy odsłuchałem i rozważałem homilię. W czasie właśnie tej homili beatyfikacyjnej powiedział, powtórzył cztery lata wcześniej te słowa, które wypowiedział w Polsce podczas pielgrzymki: Musicie być mocni. Mocni mocą, którą daje wiara. Musicie być silni. Mocą nadziei, która, która niesie życie i która nie zasmuca Ducha Świętego. Musicie być mocni, mocą miłości, która jest cierpliwa, łaskawa. Te słowa dzisiaj, po latach, jakże inaczej brzmią, czyż nie tak? Ojcze Święty, pomóż nam. Jesteśmy w podobnej sytuacji, potrzebujemy pomocy. Kościół wtedy był w ucisku, wiara prześladowana, laicyzacja szła pełną parą od dzieci, młodzieży, dorosłych. Czy dziś nie mamy podobnej sytuacji? Wtedy wylatywało się z pracy za to, że poszło się na milenijne obchody Nowenny, czy też nawiedzenie obrazu, albo pielgrzymkę Jana Pawła, dziś wylatuje się z pracy, dlatego że jest się niezaszczepionym. Duże podobieństwa, bardzo duże, ale ten sam nurt, ten sam nurt. I jeśli patrzymy dzisiaj na tą świątynię, to mamy wypisane w tej świątyni, w tym prezbiterium, Odpowiedź, mamy wypisaną odpowiedź na te słowa: pomóż nam, w jaki sposób może nam pomóc. Spójrzmy na jeden obraz: Matka Boża Szkapleżna, szkaplerz. Spójrzmy na drugi obraz: Jan Paweł II z Krzyżem i z Różańcem. I spójrzmy na centrum: Eucharystia. I to jest jego duchowość. Wejdź w mojego ducha, mówi papież. Wejdź w moje serce, jakie maryjne, Chrystusowe, eucharystyczne i walkę duchową. Podejmij krzyż. I jeśli dzisiaj jakieś słowo Jan Paweł II kieruje do nas, to to, które skierował kiedyś w Krakowie podczas, podczas rekolekcji dla chorych. I wręczania chorym szkaplerza przez ojca Rudolfa Warzecha. Noście szkaplerz święty, ja zawsze go noszę i pozostałem szkaplerzowi wierny. Stał się on moją siłą, a Dzień Matki Bożej szkaplerznej jest mi niezmiernie drogi. Noście szkaplerz święty. Czy odnoszenia szkaplerza zależy ta pomoc? Tak. Bo czym jest szkapleż? Szkapleż jest syntezą maryjnej duchowości Karmelu, którą żył Jan Paweł II. Jest streszczeniem, niejako, bo ten mały znak szkapleża świętego, brązowe, brązowe dwa płatki sukna połączone ze sobą razem, nakładane po poświęceniu, oznaczają cztery wielkie sprawy obecne w życiu i duchu, Jana Pawła II. Poświęcenie, zjednoczenie, naśladowanie, apostolstwo. Poświęcenie, zjednoczenie, naśladowanie, apostolstwo. Poświęcenie Najświętszej Marii Panny, siebie, przez szkaplerz, przez przyjęcie szkaplerza. Cały jestem Twój i wszystko moje należy do Ciebie, Maryjo. Codziennie odnawiane. Raz przyjęty szkaplerz, ale poświęcenie codzienne odmawiane, każdy się poświęca dla kogoś lub dla czegoś. Dla kogo Ty poświęcasz swoje życie. On poświęcił je tak jak, Jan, jak Wyszyński kardynał Maryi. I codziennie to poświęcenie odnawiał, codziennie, cały Twój, w każdej okoliczności, wszystko moje do Ciebie należy. Jeśli Życie, jak ktoś powiedział, jest hazardem, to kardynał Wyszyński wszystko postawił na jedną kartę na Maryję. Wszystko postawiłem na Maryję. Każdy na coś stawia i wszystko nieraz przegrywa. I pod koniec życia, gdy postawił na to, co przemija, na to, co jest kruche, zwiewne, ulotne, nagle się okazuje, że zostaje mu pustka. Jeśli ktoś stawia na Boga. I ponad wszystko przenosi wiarę i miłość do Boga, to choćby nie wiem jak ciężkie popełniał grzechy, ma możliwość powrotu, ma możliwość odbudowania, choćby stracił wszystko i był ubożuchny, to jest bogaty bogactwem, które niesie wiara, nadzieja, miłość. Najbardziej autentyczną formą, powie Jan Paweł II, nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny, wyrażającą się w skromnym znaku szkaplerza, jest poświęcenie się jej niepokalanemu sercu. Drugie, szkaplerz oznacza zjednoczenie z Maryją, przymierze z Maryją. Ten, kto przyjmuje szkaplerz, jednoczy się z Maryją przez modlitwę, dlatego różaniec. Przyjmij szkaplerz. I zawsze się modlę, zawsze, w każdej porze, zwłaszcza modlitwą maryjną, rozważanie jej życia, życia Jezusa, bo kapleż to nic innego, jak iść za Chrystusem naśladując Maryję. Kiedy się jednoczymy z nią, przez modlitwę, przez ufność, przez zawierzenie, przez oddanie. I dlatego też jednoczyć się przez wiarę w modlitwie jest Niejako nurtem, w którym Bóg może nam pomóc. Jak powie święta Teresa od Jezusa, modlitwa jakakolwiek płynąca z serca jest bramą, którą otwieramy Bogu, żeby mógł nam pomóc, żeby mógł nam nas przemieniać. Nie wystarczy schronić się pod mój płaszcz powie, święta, powie Jezus, do, powie Matka Boża do świętej Gertrudy Wielkiej. Nie wystarczy schronić się pod mój płaszcz, rozważać i podziwiać moją pokorę. Potrzeba ją naśladować w życiu. Usiłuj mnie naśladować, córko, w mojej pokorze, a ta szata przyniesie ci pożytek. I wreszcie apostolstwo, a więc pociąganie innych do miłości Maryi, dawanie świadectwa o miłości Maryi. Nie wstydzenie się przynależności do niej i oddania się jej. Dlatego też je, święty Jan Paweł II nosił szkaplerz od dzieciństwa. Jako młody chłopak, jedyny z całej grupy przyjął szkaplerz z rąk ojca Sylwestra w klasztorze karmelitów bosych na górce w Wadowicach. I temu szkaplerzowi pozostał wierny. Przyjął świadomie, przyjął świadomie, dobrowolnie i poświęcił swoje życie w dzieciństwie po latach jako papież już powie do młodzieży w Rzymie dziewica karmelu bardzo mi pomagała w młodym wieku kiedy byłem tak jak wy młody Pomogła mi odnaleźć łaskę mego wieku i moje powołanie. Otoczyła mnie macierzyńską troską, przyodziała mnie w sensie duchowym łaską Boga i wspomagała mnie w noszeniu tej szaty zawsze białej. I stąd też powie, że wychował się w cieniu klasztoru karmelitów bosych. U karmelitów się spowiadał przez lata dzieciństwa, młodości. I również gdy i już potem wybrał drogę powołania kapłańskiego zakonnego. Pod, pod dwa razy próbował wstąpić do karmelu, do zakonu karmelitańskiego. Jego kierownikiem był ojciec Leonard Kowalówka, świątobliwy karmelita, fundator misji karmelitańskich w Burundi i Rwandzie. Jednakże poszedł drogą kapłańskiego życia za radą kardynała Sapiechy. Lecz wzrastał w duchowości karmelitańskiej. Jego praca doktorska jest z duchowości karmelitańskiej. Wiara u świętego Jana od Krzyża, zresztą wydana także przez karmelitów jeszcze przed wyborem Jana Pawła II na papieża. W czasie okupacji, jako robotnik w kamieniołomach, a potem w fabryce sody. Pogłębiał ducha maryjnego przez lekturę traktatu o doskonałym nabożeństwie Ludwika Grignon de Montfort, który był wychowany na, w duchu Karmelu w kościele Santa Maria de la Scala w Rzymie, na konferencjach Ojca Michała od świętego Augustyna, który napisał książkę podobną do traktatu Życie na wzór Maryi. W 1984 roku właśnie on 25 marca w Rzymie ofiarował cały świat i Rosję niepokalanemu sercu Maryi. I wydawałoby się, że zwykłe poświęcenie świata i Rosji nic nie znaczy, otóż znaczy, bo jak powie potem Łucja, Matka Boża ma, przyjęła to poświęcenie, i jej życzenie zostało dopiero teraz spełnione, i na krótki czas ziemi, dost, ziemi ofiarowano pokój. Jan Paweł II nie bez powodu dokonał największej ilości beatyfikacji największej ilości karmelitanek bosych, dając światu i kościołowi lustro, wzór. W którym mają się przeglądać i naśladować, ukształtowane w duchu Maryjo, Maryjnym zakonu karmelitańskiego, ukazywał Maryję jako przewodniczkę wiary, jako nauczycielkę modlitwy, uczennicę Chrystusa i znak na czasy ostateczne. Nie mówił tylko o przywilejach, ale właśnie o tym duchu Maryjnym, o tym duchu. Poświęcenia zjednoczenia, naśladowania i apostołowania Maryjnego. Maryja dając nam szkaple święty, pragnie, żebyśmy w łasce Boga zeszli z tego świata. Dlatego mówi, kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego. I to jest cała troska Maryi, żebyśmy zeszli z tego świata w łasce Boga i osiągnęli niebo. Maryja pomaga nam oczyścić się z grzechów i zabiegać o świętość życia. I Jan Paweł II zawsze to podkreślał, że nie tylko w pierwszą sobotę Matka Boża przyjdzie do czyśca i jeśli nas tam zastanie, przez swoje wstawiennictwo wprowadzi nas do radości nieba, ale przede wszystkim nauczał z przykładem i słowem, że. Wstawienictwo Maryi, jej pomoc pomaga nam wytrwać w łasce Bożej i oczyszczać się z grzechów. I Maryja broni nas w niebezpieczeństwach duszy i ciała, jeśli zwracamy się do niej i jeśli do jej pomocy poszukujemy. Dlatego jedyną modlitwą i bezpieczną, dobrą modlitwą, która w kościele jest zawsze nadawana przy przyjęciu szkaplerza, to pod Twoją obronę. I uciekanie się pod obronę Maryi sprawia, że ratuje nas ona w niebezpieczeństwach i duszy, i ciała. I wreszcie jednoczy nas przez szkaplerz święty. Gdy go przyjmujemy, wchodzimy do wielkiej rodziny Maryjnej, rodziny, która jest połączona więzami miłości do Matki Bożej. Dzisiaj szczególnie, gdy mówimy te słowa: Ojcze Święty, pomóż nam, on który nosił szkaplerz święty, pozostał szkaplerzowi wierny, nie, nie omieszka przyjść nam z pomocą. Pamiętam mężczyznę, który w Mysłowicach kilka lat temu yy, przyszedł do zakrystii po rekolekcjach i mówi: proszę ojca, ja modlę się krótką modlitwą. Nie umiem odmawiać długich modlitw ani też od, od, odprawiać jakiejś medytacji. Ja się modlę krótko, jak górnik. Ojcze Święty, ty nosiłeś szkaplerz, ja noszę szkaplerz, pomóż mi. I zostaje zawsze wysłuchany, zawsze mi pomaga. Pójdźmy za tym przykładem. Jeśli nigdy nie prosiliśmy Ojca Świętego o pomoc. W tych sprawach, w jakich najbardziej potrzebujemy pomocy, a są takie granice, że kończą się ludzkie możliwości. I tylko Bóg może sprawić cud i przemienić. Prośmy Go prostą modlitwą. Ojcze Święty, pomóż nam. Amen. Wierzę w jednego Boga. Ojce.